Ciu, wszystkiego najlepszego, buziaki od twojej świadkowej. Najserdeczniejsze życzenia i ponieważ dzisiaj dowiedziałam się, że Michał też jest śpiochem, to życzymy ci dziudziusiów śpiochów, które nigdy nie będą się budziły i nie będą... Nigdy, o Jezu. Dobra. Znaczy nigdy, to będą się budziły, ale wtedy kiedy trzeba. No to buziaki, wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego i super podróży poślubnej. To są życzenia, więc chcieliśmy życzyć sobie, żebyście nas zapraszali, kochani, na wszystkie imprezy, które będą, bo chcemy obserwować, jak wasze szczęście się rozwija. No, to po pierwsze. Po drugie, chcieliśmy wam powiedzieć, że w pewnym wieku ludzie muszą wiedzieć, czego chcą, ale również czego nie chcą. I my wam powiemy, czego nie chcemy dla was. Nie chcemy, żebyście kiedykolwiek przestali się kochać. I absolutnie pamiętajcie o nas, zapraszajcie nas na każde imprezy, bo jesteśmy atrakcyjni towarzysko. I fajnie. Pamiętajcie o nas. No, no to tyle z naszej strony i chcieliśmy się teraz już... To my się żegnamy. No, to żegnamy się. Kochane dzieci, zawsze bądźcie szczęśliwi, uśmiechnięci i niech się spełnią wszystkie wasze marzenia. My was zawsze będziemy wspierali. Koniec. Słuchajcie, no tego co mogłem wam życzyć, to już wam życzyłem i na kartkach, i jak rozmawialiśmy, ale myślę, że po raz kolejny mogę wam pogratulować. Jesteście super parą, bardzo się cieszę, że na siebie trafiliście. Michał, dbaj o moją siostrę. Wiem, gdzie mieszkasz. Ogólnie wszystkiego najlepszego i cieszcie się nową drogą życia. No to ja chciałbym wam życzyć, żeby wspomnienia z tego ślubu były dla was takim radosnym wspomnieniem, jak to powiedziałem, i żeby trwały w was do końca życia. Ja, żebyście się mocno, mocno kochali i byli bardzo cierpliwi. I nawzajem po sobie i sprzątali, i się leczyli w razie choroby, i robili te wszystkie straszne rzeczy, ale przede wszystkim wszystko, wszystko, wszystko z miłością. Kochani, tak pięknie to wszystko wymyśliliście, że my już nie będziemy nic więcej mówić, tylko po prostu pokażemy. Wszystkiego najlepszego, kochani. Życzę wam, żebyście zawsze się tak bardzo kochali, żebyście zawsze byli dla siebie tak czuli jak teraz, żeby wasza miłość nie wyblakła i żeby zawsze wam było tak dobrze. Bardzo ładny wierszyk. Mogę się tylko dołączyć. Bez banałów. Wiecie, czego wam życzę. Buziaczki. Najlepsze życzenia od Hanysów z Katowic dla młodej pary. Dziękuję. I Michale, nie zmieniajcie się wcale. Życzymy wam szczęścia wiele. Rodziców, przyjaciele! Yes! Michale i Ewo, dużo frytek z majonezem. Egzotycznego seksu. Po tych frytkach nie pasuje. Dużo, dużo miłości. Tak jak wielkie, jak to wielkie serce. Żebyście się zawsze kochali, zawsze byli tak uśmiechnięci jak w dniu dzisiejszym. I żebyście zawsze o nas pamiętali i nie wiem dlaczego pan kamerzysta już się znudził naszymi życzeniami, ale one płyną z głębi naszego serca i go nadal nie ma, ale my wiemy, że to co mówimy ma dużo znaczenia i to jest naprawdę ważne i dlatego chcemy wam w dniu dzisiejszym powiedzieć, że was kochamy, jak właśnie wrócił pan kamerzysta, który do tej pory nas zlewał i w ogóle go za nic nie obchodziło to co mamy powiedzieć, ale będziemy przy was zawsze wtedy, kiedy nas będziecie potrzebować i zawsze musicie na nas liczyć w tym szczęśliwym dniu i zawsze później. A teraz ja chciałabym położyć życzenia. Ewa, Majki, chciałabym, żebyście byli dla siebie super kochankami, przyjaciółmi, partnerami, żeby było wam razem super dobrze. Peace and love. Dobrze, to my może powiemy bajkę. Dobrze. Bajka będzie o księżniczce Ewie i królewiczu Michale, który poszukiwał miłości i podróżował przez góry, lasy. Poszukiwał i nic mu z tego nie wychodziło. Same złe kobiety spotykał. Aż pewnego dnia... Same złe. Aż pewnego dnia... Spotkał księżniczkę Ewę. Zakochał się niesamowicie. Jesteśmy pewni, że będą żyli długo i szczęśliwie razem. Będą mieli dużo fajnych, małych dzieci. A my teraz chcieliśmy życzyć, żeby ich życie było cudowne, wspaniałe. Żeby się zawsze kochali tak jak dzisiaj się kochają. I żeby żyli długo i szczęśliwie. I teraz się pocałujemy.